Był film o amunicji podkalibrowej, to została jeszcze amunicja nadkalibrowa. Teraz jak w ogóle to sobie wyobrazić, bo definicja jest również prosta, czyli amunicja nadkalibrowa to jest taka, która posiada pocisk o średnicy większej niż kaliber lufy. No i o tyle, o ile amunicja podkalibrowa po prostu ma jakiś luz, czyli pocisk jest o średnicy mniejszej niż średnica wewnętrzna lufy, jak w ogóle wyobrazić sobie amunicję nadkalibrową, gdzie średnica pocisku przekracza średnicę lufy? Najprościej będzie, jeśli zaczniemy od przykładu. Doskonałym przykładem, najbardziej chyba powszechnym w świadomości jest granatnik przeciwpancerny RPG-7 na przykład, gdzie po prostu z elementu w zasadzie zastępującego lufę, no nie jest to stricte lufa, tylko prowadnica, wystaje głowica granatu, która ma średnicę znacznie większą niż kaliber tej właśnie prowadnicy wspomnianej. I to jest fantastyczny, wyczerpujący w zasadzie temat przykład amunicji nadkalibrowej. Po co ją się stosuje? No dokładnie tak jak w tym przykładzie, doskonałym sposobem zastosowania amunicji nadkalibrowej jest wykorzystanie jej do umieszczenia ładunków wybuchowych różnego typu w głowicy. W głowicy, która wystaje z lufy i tym sposobem może mieć dowolną, oczywiście w granicach rozsądku, objętość, w której zmieścimy tyle materiału, ile nam jest potrzebne, bądź zmieścimy, tak jak w tym przypadku, wkładkę kumulacyjną, bądź jeszcze coś innego. Czyli przeznaczeniem amunicji nadkalibrowej jest w zasadzie użycie głowic z pociskami, które są wystrzeliwane właśnie z lufy bądź prowadnicy o małym kalibrze. Jak taka amunicja jest stabilizowana? Przede wszystkim tutaj odpada stabilizacja żyroskopowa ze względu na to, że w zasadzie nie ma możliwości wprawienia takiego pocisku w obrót w sposób bezpieczny, sensowny, jakiś logiczny, dlatego że głowica wystaje, a tam jest zgromadzona przeważająca część masy pocisku, więc byłyby zbyt duże obciążenia na łączeniu części prowadzącej z głowicą. Stosuje się najczęściej stabilizację brzechwową, czyli tak jak w przypadku wspomnianego już granatnika RPG, pociski po opuszczeniu lufy rozkładają lotki i są stabilizowane brzechwowo. W przypadku tego konkretnego przykładu lotki są z tyłu ścięte skośnie, co powoduje dodatkowy obrót, dosyć powolny obrót, ale celowy granatu w czasie lotu, dlatego że dzięki temu uzyskujemy kompensację jego błędów wyważenia i błędów kształtu, która podnosi celność na końcowym odcinku lotu. Jeżeli chodzi o inne możliwości stabilizacji, to wykonalna fizycznie byłaby stabilizacja aerodynamiczna, natomiast trudno mi jest pokusić się o jakiś przykład zastosowania takiej stabilizacji w tym przypadku. Jeżeli zainteresował Cię film i chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź moją stronę i przeczytaj na blogu artykuł o tym samym tytule, co obejrzany film. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj kanał na YouTube, śledź Omnis Arma na Twitterze, oglądaj zdjęcia z aktualnych działań na Instagramie i polub fanpage na Facebooku.